Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Maty, to kolejny nowy odcinek z LEGO. Boże, już nie z LEGO. Moi drodzy, to jest odcinek oczywiście Slime Ranchera. Odcinek bardzo szybko wyszedł, bo okazało się, że twórcy się nie cackali i dokładnie tydzień po wypuszczeniu pełnej wersji wypuścili wersję 1.01b, która przedstawia nam slime'ową mapę. Slime'owa mapa gdzieś tu powinna być do kupienia, wzięcia. Nie wiem, prześpię się jeden dzień, może to coś nam da. Ale nie sądzę. W każdym razie, gdzieś tu slajmową mapę powinniśmy móc odkrywać, mieć jak? Zaraz to odkryję. Oczywiście slajmowa mapa jest do odkrycia poprzez... Może M to mapa. Ha, widzicie, miałem rację, M to mapa. Tak wygląda nasza slajmowa mapa. Tak wygląda... Tu mam plusiki, o, możemy sobie przybliżyć, tak się da najbardziej. Mamy tutaj rozkład wszystkiego, gdzie mamy jakie teleportery, gdzie jesteśmy my. Nie wiem, co to jest. Mamy kolejny teleporter. Tutaj mamy... Jak zakładam pustynię szkła. Tak, bo mamy tutaj jeden ekstraktor i jeden teleporter. Tu mamy resztę far range'a. Więc, żeby móc odkryć dokładnie tutaj, żeby to nie było zablokowane, musimy przejść do naszych tych lokalizacji i znaleźć tak zwane jakby... Nie wiem, sekunda. I znaleźć... O, przyciało nam się. I znaleźć... jak to się nazywało? Takie Hobsonowe... Takie jak coś takiego jak to, tylko że niebieskie. To coś jest od mapy. To wiem, że coś takiego istnieje i coś takiego trzeba znaleźć. Tylko właśnie, musimy to znaleźć. To będzie nasz największy problem tutaj. Oczywiście zacznijmy od czegoś prostego, czyli tego miejsca, by móc... gdzie to może być? Pewnie jest ukryte jakiś takich bardziej trudnych dostępnych miejscach. Tam widzę, że nic nie ma, bo by się nam świeciło. A dalej mam 100 derwiszowych plortów. O, tam coś chyba... Nie, to tylko... A, no widzicie, jest. To coś. Widzicie? Tak wyglądają te mapkowe. I nam się odblokowało. 3 klucze na 3 zdobyliśmy, 14 na 14 podów odkryliśmy. O, to fajnie, że pisze, ile podów nam zostało, widzicie? Fajna sprawa. M to mapa. Nacisnąłem. Dziękuję, poradniczku. Dobrze, teraz próbujemy znaleźć mapę w... Sekunda. Sekundeczka. Tutaj wszystko jest dobrze, tak? Dobrze, wszystko jest tutaj. Teraz spróbujemy znaleźć mapę w oczywiście w Moss Blankecie, żeby nie przeciągać, szybko tam przejdziemy. Bo też czasem może być coraz trudniejsze szukanie tych kolejnych fragmentów. Zobaczymy, gdzie to jest ukryte. W Far Range'u było, znaczy no, całość. W tym, gdzie jesteśmy na początku, czyli w... No, obecnie jestem w Moss Blankecie, fajnie, a to się jak nazywa? Nieważne. W każdym razie, już nawet nie pamiętam, jak się nazywało. O, słyszę... Słyszę pieniężnego kota, Lucky Slime'a. Gdzie jesteś? Tam jest. Widzę go. Niech to. Odblokuj się. Poszedł sobie z hajsem. Oddawaj mi hajs, oddawaj mi hajs. Nie oddam mi swojego hajsu. Niestety. Chociaż może coś się uda zarobić? Nie sądzę, ale spróbuję. Tutaj przy okazji patrzymy, czy nie ma tej mapy. Mapy tej tu nie ma. Gdzie może być? Pewnie w jakichś słabych miejscach, w których prawie nikt nie chodzi zwykle. No, znaczy tam było akurat oczywista sprawa, ale... Tutaj mamy jedne liści od Hobsona, nie wiem. Najpierw sprawdzimy sobie tak, sprawdzimy sobie tamto miejsce na pewno i sprawdzimy sobie to miejsce, bo tutaj prawie nikt nie chodzi. Ja tutaj prawie zwykle nie bywałem. To wtedy, gdy trzeba było otworzyć... O, właśnie, tego poda tutaj byłem. I trzeba było, widzicie? Dobra, czyli jednak nie tu. Czyli jednak nie tutaj jest ten... Ten podzik. Ten mapowy cosiek. Dobrze, poszukajmy go dalej, gdzieś indziej. Jest! Znaleziony. Czyli jednak był tutaj. Udało się. Pyk! I aktywowaliśmy. 16 na 17, gdzieś nam jeszcze został, widzicie?
I kto by się spodziewał? Gdzieś nam został jeden pod, którego nie otworzyliśmy nigdy. Ciekawa sprawa. Tym się zajmiemy chyba w następnych odcinkach. Eksplorowaniem tego, co nam zostało. Będę próbował znaleźć. Dobra, teraz próbujemy się przenieść od razu do... Do czego? Teraz może do Indigo Quarry byłoby szybciej, nie? W Indigo będzie łatwiej chyba znaleźć niż w... Chociaż w sumie może lepiej nie. Lepiej pójdę sobie od razu do ruin. Tam jakoś lepiej się odnajduję. Jeśli chodzi o znajdywanie wszystkiego. Ajajajajaj. A może nie pójdę dołem, bo dołem to tam pewnie nic nie ma. Pewnie jest ukryty gdzieś u góry ten znacznik. Ja bym to przynajmniej tak ukrył. Gdzieś u góry. Tutaj go nie ma. Okej. Póki co tutaj czyściusieńko. Ładnie, ładnie. Tutaj też czyściuteńko. Okej. Tutaj też czyściuteńko. Pięknie, czyli tutaj już przeszukaliśmy sobie ten obszar. Tutaj na pewno... Ojejku, czemu nam się ścięło, droga Groni? No nie rozumiem, czemu nam się ścięła. Przecież zwykle mi się tam nie ścina ta gra. Coś dzisiaj chyba z komputerem jest nie halo. Będę musiał to sprawdzić. Ale to dopiero po odcinku. Mam nadzieję, że wam to bardzo nie przeszkadza. Tylko... Skupmy się na tym, co jest ważniejsze, czyli znalezieniu tego... Tego jednego ważnego. Tutaj jeszcze w tą stronę nie byłem, żeby już zamknąć stronę poszukiwań, że tak powiem. No właśnie. I nie musiałem nawet iść na dół. Gratulujemy sobie. Tutaj mamy... Przejście. Tutaj mamy już calusieńką mapkę. 14x14. Tutaj znaleźliśmy wszystkie pody, widzicie, w ruinach. Wszystkie pody mamy z głowy. A, właśnie, otworzymy sobie, by móc przejść z powrotem do siebie. A teraz przed nami będzie do przejrzenia to właśnie miejsce. Czyli... Indigo Quarry, kopalnia Indigo. Gdzieś pewnie też na początku, nie oczekuję innej opcji. Nie spodziewam się innej opcji, niżeli tego, że to będzie gdzieś na początku, a nie tutaj aż tak daleko. Gdzie ja się zapędziłem z teleporterem. Ja się zapędziłem z teleporterem tylko i wyłącznie po to, żeby być blisko do jaskini kryształowców. A tu się okazuje, że to... Takie jedno z mniej uczęszczanych miejsc. W każdym razie, no proszę, jest tutaj. I znowu się udało. Indigo Quarry Check 16x16 także. Jedyne, co nam zostało, to znaleźć jeszcze gdzieś w pustyni szkła. Tak, tylko gdzie to może być? Gdzie to coś może być w pustyni szkła? To będzie dopiero wyzwanie, bo to tam... Bardzo dużo opcji i wyzwań. O, nie w tą stronę. Dobrze, więc to było chyba w tą stronę, tak? To chyba w tą stronę. Ja nadal z tymi derwiszowymi plorcikami. Aj. No dobrze. I wracamy tutaj do teleportera. No nie będzie raczej z początku, mi się wydaje. A i to nie ten teleporter, to ten drugi taki jakby niebieski, to jest fioletowy. To będzie raczej gdzieś na początku pustyni szkła, więc dlatego idę w ten teleporter. Chociaż w sumie, moi drodzy, to... Idziemy od końca, że tak powiem. A w ogóle to mapko, droga. Jestem tu.
No dobra. W końcu jest coś na wzór mapy. I wszystko w końcu możemy coś odkryć. Żeby móc jakiś, mieć jakiś obraz, co odkryliśmy, czego jeszcze nie odkryliśmy, gdzie jeszcze byliśmy, gdzie jeszcze nie byliśmy głównie. Czy utknęły nam jakieś pody do otwarcia. Czy coś takiego innego nam mogło umknąć. Tutaj nic nie ma, dobrze, jesteśmy w tym momencie tutaj. Bo już troszkę nam przed nami jest szukania i innych fajnych... Właśnie, jeszcze z nowych rzeczy, które doszły do Slime Ranchera w tym update'cie jest tak, że tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tak, tutaj. Powinno być... jest puste miejsce. Doszło Gilgit Ginger, czyli spawnująca się ultra rzadko jedna roślinka w właśnie pustyni szkła. O, prawie cię nie mam, Silver Parsnipie. Taka jedna roślinka, która jest ulubionym jedzeniem złotych slajmów i gdy ją można co jakiś czas wyłapać w pustyni szkła właśnie, gdy sobie rośnie. Nie można jej niestety zasadzić, żeby nam się rozmnożyła, więc jedynie trzeba polować na okazję i mieć nadzieję, że akurat gdy my będziemy w okolicy, to tam się zespawni, że tak powiem. I to jest jedyną nadzieją, by zdobyć tąże roślinkę. Dobrze, tutaj popatrzymy w górze, czyli czego tu przypadkiem nie ma. Przyszła nam jeszcze burza. Fajnie, fajnie, fajnie. No świetnie po prostu. Tutaj byliśmy przed sekundą, czyli lecimy tam. Dobra, tutaj... popatrzmy, tutaj chyba nic nie będzie. Ale kto wie? Mogę się tam jeszcze wspiąć wyżej. Co to mogę zrobić, to tak. Czy się tu przycisnę? Przycisnę się. Przycisnąłem się. O, fire slime mi tu latają. A tutaj lata mi burza. Która mogłaby przestać, bo jej nie lubię. Okej, tutaj nic nie ma. Jesteśmy tutaj. Jest, znalezione. Łatwo poszło. I będzie mieć calusieńką mapę skompletowaną. Jest calusieńka mapa. 15 na 22 ledwo pody odkryte. Moi drodzy, tutaj będzie jeszcze dużo szukania u nas. Na to wygląda. Bardzo dużo szukania. Gdzie oni jeszcze mogli ukryć jakieś większe pody? Czyli łącznie jeszcze w modbankecie mam tego jednego, o którym nawet nie wiem. Że gdzie mógłby być. A tutaj jest jeszcze ich, a mapa to jest M. Jest jeszcze ich 7. Wow. A czy klucze wszędzie zgarnąłem wszystkie? Location, Glass Desert. Chyba tak. Nie da się bardziej. Nie da się bardziej. A więc tak wygląda nasza mapa w całej okazałości. A to dopiero początek, bo w update'ach 1.1, 1.2 i 1.3. Będą kolejne lokalizacje, misje, nowe slajmy. Też jest bardzo ważne. I tak dalej. I tak dalej. Ciekawe, gdzie są ukryte te pody, o których ja nic nie wiem. To na pewno będzie dobry materiał, pretekst do kolejnych odcinków. Także ostatnio mi się pojawił głos o live z LEGO. Postaram się go zrobić. Mam jeszcze tam kilka mini misyjek DLC do rozegrania, więc może postaram się zrobić live z LEGO, także jeżeli byście chcieli, to możecie napisać w komentarzu, czy bylibyście chętni także na live Slime Ranchera. Moglibyśmy sobie na przykład na live'ie poszukać tych specjalnych podów, których jeszcze nie znaleźliśmy i tak dalej. I oraz tam mógłbym ewentualnie pokazać wam to, co bardzo byście chcieli zobaczyć ze świata Slime Ranchera. Tutaj ktoś tutaj. No dobra, nie patrzyłem, tutaj spadłem, widzę tylko. Bo tutaj nic nie ma. Kompletnie.
Ja bym się wziął i załatwił. Szkoda, liczyłem, że tu będzie jakiś pot akurat. Także w każdym razie... To by było na tyle w tym odcinku z Slime Ranchera, jak widać. Mapę skompletowaliśmy, nie odkryliśmy tego czegoś złotego dla złotych slajmów, tego jedzenia dla złotych slajmów nie odkryliśmy. Nie mamy ich. Więc może w następnym odcinku, może na live, także go znajdziemy, kto wie. Tak więc, jeżeli byście byli chętni obejrzeć, to proszę, możecie napisać komentarz, czy też po prostu dać łapkę w górę, to też motywuje do dalszej pracy nad serią. Tutaj nic dla nas ciekawego nie ma, jeszcze takie bardzo... tutaj już sprawdzaliśmy. Możliwe, że jakieś pod dodali tam, jeszcze się przejdziemy, może zobaczymy, czy tam czegoś nie ma w tej nowej lokalizacji, jakby nowej części lokalizacji w związku z zakończeniem gry. Tutaj puścił sieńko. Oj, żebym nie spadł sobie, bo będzie problem. Bo będzie poważny problem. Są jakieś trzy słupy. Ciekawie zrobione. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Wskakujemy na platformę. Chyba tam coś będzie, coś czuję. Coś tak czuję, że tam coś będzie, ale to... A, tutaj są te wiadomości standardowe. Od Hobsona. Który chce nam... uprzykrzyć życie, że tak powiem. Nie no, skądże. Nie będę się... Nic do Hobsona nie ma. Spróbujemy jeszcze tam naokoło poskoczyć. Podskoczyć, zobaczyć, czy coś tutaj to właśnie nie ma. Chyba nie. Nie ma za bardzo jak wyjść tam do góry. Z tej strony nic nie ma. A z drugiej strony... jest pustka. No chyba tutaj nie ma żadnych dodatkowych niespodzianek dla nas, niestety. A szkoda, bo bardzo chciałbym jakieś pody. Może były jakieś jeszcze ciekawe rzeczy. Nie tylko jakieś dodatki. A... także jakieś gadżety, których... A no tak, przecież są dodane gadżety, są dodane za... Właśnie, widzicie? I bym wziął, zapomniał. Się tu plątam, a ja przecież mam fajną rzecz do pokazania wam... do pokazania wam jeszcze u nas na ranczu. Ja się tu plątam o poszukiwaniu rzeczy od Hobsona. Który i tak nic nam prawie nie daje. To poszukiwanie. Dobra, dam nam dużo złotych plortów. Dobra, za to szacuneczek, Hobson. Ale za nic więcej. Bo tam co ile tego było? 250 tych plortów, więc w sumie dużo. Z czego 40 sprzedałem od razu. Ciekawe, jak tam stoi cena. Nie sprawdzałem ich. Od dość dawna. Musimy szybko wracać. Teraz możemy już na spokojnie sobie nasze kliknąć mapa. I sprawdzić, jak daleko jesteśmy od najbliższego teleportera. No i jednak jesteśmy troszkę daleko od najbliższego teleportera. Niestety. Ale teraz przynajmniej może mamy tego świadomość. Chociaż zakładam, że jeżeli ktoś długo gra w tą grę, to już ma wszystko wyryte na pamięć. Jeśli chodzi o mapy i tym podobne. Dobrze, teraz gdzie ja muszę iść, bo trakt średni tutaj pamiętam, tutaj to coś. Dobra, i teraz to się chyba szło tutaj. I tu się skręcało, i tutaj się skręcało, no właśnie, dobrze. Idę w złą stronę, prawda? Ale w sumie to w złą, ale tak naprawdę to chyba w dobrą, bo muszę teraz przejść tutaj. No niby jest ta mapa, w sumie to tak ona mi średnio pomaga. Tak w większości idę z pamięci. No ale tak, jak się długo gra, to się wyryje w pamięć mapa całego Far Far Range'u. Coś ciekawego? A tak, są teraz rozbite rzeczy. To są parsnipy, które mogę sobie pożyczyć. Z chęcią w sumie. Może uda nam się znaleźć to słynne, starożytne coś, czego szukamy. Wśród roślinek. Ale ja bym na to nie liczył, od tak. Raczej na pewno nie dziś. Może w którymś odcinku na pewno.
Może na live, kto wie. No dobra, muszę teraz z powrotem się wspinać, bo niepotrzebnie sobie spadłem. Licząc, że znajdę tą słynną, starożytną roślinkę, by móc karmić złote slajmy, których i tak prawie nie spotykam. Ostatnio mi się udało. Ale to było chyba na odcinku. Nie wiem, czy to było może poza odcinkiem. To myślę, nie pamiętam, ale spotkałem go i w sumie tyle co było takie, o mój Boże, slime i zniknął. Więc to jak zwykle bywa z złotym slime'em, zniknął po sekundzie po tym jak się go zobaczyło. Dobrze, a teraz wróćmy do tego, co chciałem wam jeszcze pokazać. Szybko, zanim skończymy ten epizod. Podobnoż doszły zabawki dla slime'ów, ale to sprawdzę Slimepedii. Ale nie wiem, czy coś takiego tutaj będzie. Chyba nie będzie. Dobrze, sprawdźmy. Więc... są. Chyba. Tak, jest. Po kolei. To było tak. Jest disco kula, która jest dla mozaik slime'ów, które tańczą, gdy w noc, gdy nikt nie patrzy. Jest gyrotop, czyli coś jakby żyroskop, jak wierzę. Coś na wzór żyroskopu dla derwisz slime'ów, które nie myślały, że to może, że skręcenie się może być, nie mam tego pojęcia, znaczy topped. Soulmate, a to jeszcze węgielna cegiełka, charcoal brick, która jest dla fire slime'ów, które mogą jakby ocieplić, które mogą nam przynieść ciepło, ponieważ dosłownie płoną. Oraz także soulmate dla tangle slime'ów, które kochają dobre odnośniki do fotosyntezy. Tak więc... soulmate wygląda tak. Zakładam, że nie mogę się przenieść razem z... tak, nie mogę się przenieść razem z tym. W każdym razie tak wygląda zabawka dla Tangle Slime'ów. Pocztę sobie później przyniosę, nie będę wam zajmował czasu. Teraz Disco Ball. Disco Kula wygląda tak. Fajna kula. Mamy także to coś. Wow, widać, że jest węgielna. I płonie. Oraz mamy także tą jedną. Ten żyro top. Który się naprawdę kręci. Tak. Ciągle się kręci. I tak by było na tyle w tym odcinku, jakby w przeglądzie wersji 1.01. Jeszcze zostało nam do odkrycia ta roślinka dla złotych slime'ów. A tak, to by było na tyle w tym odcinku, tak więc zapraszam was do kolejnych odcinków, gdzie będziemy szukać tych nowych rzeczy. Wielu... na ranchu mamy... aha, no wiem gdzie mamy, widzicie, bym zapomniał, że twórcy postanowili dodać nam tutaj kilka rzeczy. Z kilkoma fajnymi rzeczami. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do kolejnych Slime Rancherach. Hej, hej, na razie. Cześć.